Ręce. Kiedy ktoś dotyka swojej szyi w trakcie rozmowy, może to być instynktowna próba obrony. Najwyraźniej nie czuje się komfortowo. Dotykanie nosa to znak, że dana osoba kłamie. Pewnie sprawdza, czy przypadkiem nie rośnie, jak u Pinokia. Dłubanie w nosie świadczy o tym, że w środku tkwi coś, co przeszkadza. No dobra, to dodałem od siebie, ale taka prawda. Chowanie dłoni w trakcie rozmowy może oznaczać ukrywanie czegoś, czego ta osoba nie chce zdradzić. A jeśli ktoś przeczesuje dłonią włosy, ulala, właśnie z wami flirtuje i czuje się naprawdę komfortowo w waszej obecności. Natomiast zabawa włosami i przytrzymywanie kosmyków nie świadczy o niczym dobrym. Może być próbą wypełnienia niezręcznej ciszy bądź ukojenia nerwów. Wyciąganie niewidzialnych nitek ze swetra to tak zwany gest przemieszczający. Osobie, która tak robi, nie podoba się to, co mówicie, ale nie powie wam tego wprost, bo boi się, że was urazi. Stukanie palcami o stół jest instynktownym gestem. Robimy to, aby zająć czymś umysł, kiedy czujemy się zniecierpliwieni lub sfrustrowani. Pocieranie rąk to pozytywny sygnał, to tak jakby rozmówca powiedział: mam nadzieję, że oboje na tym skorzystamy. Ramiona. Krzyżowanie ramion na klatce piersiowej to próba ochrony przed resztą świata, a w szczególności przed kimś, z kim prowadzi się rozmowę. Musieliście naprawdę kogoś wystraszyć. Jeśli ramiona są skrzyżowane za plecami, to już zupełnie inna sprawa. Złość przerodziła się w spokój, a rozmówca nie ma się już czego bać. Uścisk dłoni. Kiedy ktoś podaje wam rękę na tak zwaną rękawiczkę, czyli wolną ręką, obejmuje wasz nadgarstek, pokazuje wam, że jest godny zaufania. Gdy osoba witająca się z wami kładzie swoją dłoń na wierzchu waszej, okazuje swoją sympatię, ale tylko jeśli robi to od razu. Jeśli przez chwilę ściskacie sobie dłonie i dopiero wówczas rozmówca postanawia przenieść swoją rękę na górę, pokazuje w ten sposób, kto tu rządzi. Chwytanie czyjejś ręki od dołu w takiej sytuacji świadczy o chęci wsparcia. Kiedy ktoś narusza waszą przestrzeń osobistą i w trakcie powitania od niechcenia dotyka drugą ręką waszego łokcia, przedramienia lub innych części ciała, nieświadomie pokazuje, że bardzo potrzebuje towarzystwa. To wy musicie zdecydować, jak na to zareagujecie. A skoro mowa o uściskach dłoni, czy zauważyliście, w jaki sposób wy to zazwyczaj robicie? Dajcie znać w komentarzach. Ruchy ciała. Rozmawiacie z kimś, a on nagle pochyla się w waszą stronę? To bardzo dobry znak, zwłaszcza jeśli jego ręce są otwarte i skierowane do góry. To instynktowna próba stworzenia więzi. Ale gdy rozmówca odsuwa się, myśli coś przeciwnego. Nie chce się zbliżyć i poznać was lepiej. Gdy robi to w pozycji siedzącej, prawdopodobnie jest jednocześnie znudzony konwersacją i czuje się nieswojo. A więc to tak, czas się zmywać. A kiedy osoba, z którą rozmawiacie, stoi wyprostowana z mocno ściągniętymi łopatkami? To pozycja władzy, która pokazuje, że to on tu rządzi. Tak jakby próbował zająć jak najwięcej przestrzeni, by podkreślić swoje znaczenie. Zjawisko ograniczonej świadomości. Jak trudno byłoby wyciągnąć 20 dolców od magistranta? Profesor Max Beiserman twierdzi, że to przysłowiowa bułka z masłem. W 2010 roku po raz pierwszy przeprowadził w grupie swoich studentów eksperyment, organizując prostą aukcję. Oferował 20 dolarów osobie, która zapłaci najwięcej. Licytacja zaczynała się od 1 dolara. Jedyne zasady aukcji były takie, że oferty mogły wzrastać wyłącznie o 1 dolara, nie mniej i nie więcej, oraz że drugi najlepszy oferent płacił całą sumę licytacji profesorowi. Czyli powiedzmy, że najlepsza oferta wynosiła 18 dolarów, wtedy drugą najlepszą było 17 dolarów. Osoba, która zapłaciła 18 dolarów, otrzymałaby 2 dolary, podczas gdy student, który oferował 17 dolarów, miał po prostu zapłacić całość i nic za to nie otrzymać. Proste, prawda? No cóż. Początkowo aukcja przebiegała zgodnie z planem, ale stawka rosła dość szybko i wkrótce licytowane kwoty osiągnęły wartość nominalną. Nastąpiła przerwa, po czym ktoś zaoferował 21 dolarów. Studenci wybuchnęli śmiechem, ale ku ogólnemu zaskoczeniu licytacja trwała nadal. Aukcja, która była już na tym etapie farsą, trwała do chwili, aż studenci mieli dość. 20-dolarowy banknot został sprzedany za 204 dolary, a całkowita suma, którą wygrał profesor, wyniosła 387 dolarów. Jak wyjaśnił Beiserman po zakończeniu aukcji, był to typowy obraz przeciętnego przedsiębiorcy.
Naukowiec przeprowadził ten sam eksperyment z dyrektorami generalnymi dużych firm i także im sprzedał $20 powyżej wartości nominalnej. Wszystko sprowadza się do tego, że nikt nie chce być drugim licytantem i wydawać pieniędzy, nie otrzymując nic w zamian. Dlatego aukcja trwa do czasu, aż ktoś zauważy błąd logiczny i postanowi przerwać wyścig. 6. Efekt Wabika. Powiedzmy, że jesteście w sklepie z elektroniką, wybierając nową kartę SD do swojego aparatu. Macie dwie opcje do wyboru. Jedna karta ma pojemność 64 GB i kosztuje 60 zł, druga ma pojemność 128 GB, ale jej cena to 120 zł. Istnieje 50% szansy wyboru dla każdej z nich. Jedni będą woleli większą pojemność, inni zdecydują się na niższą cenę. Którą wy byście wybrali? Dajcie mi znać w komentarzach. Dobrze, teraz pojawia się opcja trzecia. Karta SD ma pojemność 96 GB, czyli więcej niż pierwsza, ale mniej niż druga. Jednak jej cena jest wyższa od obu i wynosi 140 zł. Ta trzecia opcja nazywa się wabikiem i jej zadaniem jest uczynić drugą kartę SD korzystniejszą w oczach konsumentów. Rzeczywiście, jeśli spojrzeć na wszystkie trzy opcje, będziecie rozważać tylko dwie pierwsze, ponieważ trzecia jest najgorszą ofertą. Jednak teraz spojrzycie na kartę o pojemności 128 GB z innej perspektywy. Jest tańsza niż karta 96 GB i ma więcej pojemności, dzięki czemu jest lepsza pod każdym względem. Karta 64 GB jest jednak tańsza niż ta o pojemności 96 GB, ale ma mniej miejsca. To oczywiste, że wybierzecie najlepszą opcję, prawda? No cóż, specjaliści od marketingu wyprowadzili was w pole. Jedynym powodem, dla którego pojawiła się trzecia opcja, jest zrobienie z niej wabika, by zmusić was do zakupu droższego produktu. Podstępne. Trudno jest kłamać, patrząc komuś prosto w twarz, ponieważ naturalnie boimy się, że zostaniemy przyłapani. Jeśli ktoś cały czas próbuje odwracać wzrok, może mieć coś do ukrycia. Kiedy czujemy się niespokojni i zestresowani, bardziej prawdopodobne jest, że będziemy spoglądać w dół niż w górę. To dobry sposób, by dowiedzieć się, w jakim nastroju jest dana osoba. Starajcie się uważnie słuchać tonu głosu interesującej was osoby. Następnie porównajcie go z tonem, w którym z wami rozmawia. Jeśli ktoś was lubi, jego głos będzie wyższy. Zwróćcie uwagę na słowa w cudzej wypowiedzi związane z czynnością. Są tacy, którzy powiedzą: postanowiłem coś zrobić, inni oświadczą, że to zrobili. To spora różnica, która pokazuje, kto lepiej przemyślał swoje działania. Kiedy ludzie się śmieją, patrzą na tych, których lubią w grupie najbardziej. W naturalny sposób chcemy dzielić emocje z tymi, których lubimy i których uznania potrzebujemy. Jeśli dana osoba zamyka oczy podczas rozmowy z wami, nie znaczy to, że nie ma ochoty na was patrzeć. Najczęściej chodzi o to, że jest głęboko skoncentrowana i chce powiedzieć coś naprawdę ważnego, więc jest to sygnał, że musicie w tej chwili uważnie słuchać. Pocieranie podbródka jest sposobem na powiedzenie: jestem tak pogrążony w swoich myślach, że zamierzam oderwać się od rzeczywistości. Jeśli ktoś zaczyna czyścić swoje ubrania, nawet jeśli nie ma na nich widocznych zabrudzeń ani pyłu, oznacza to, że zdecydowanie się z czymś nie zgadza, ale nie zdecydował jeszcze, czy chce głośno wyartykułować swoje myśli. Pocieranie brwi lub czoła jest sposobem na przerwanie kontaktu wzrokowego i zapamiętanie myśli. Może to oznaczać, że dana osoba znajduje się w trudnej sytuacji, a myślenie o czymś jest dla niej przytłaczające. Spróbujcie kontrolować swoje źrenice. Nie da rady. Prawdopodobnie jak nauczyciele, nie są w stanie kontrolować uczniów. Źrenice rozszerzają się, gdy ludzie widzą kogoś, kto ich ekscytuje. Niespokojnym sygnałem, że wasz pomysł nie spotyka się z aprobatą, jest mrużenie oczu podczas słuchania waszej wypowiedzi. To znak, że dana osoba nie jest przekonana do tego, co słyszy i ma w tej kwestii wiele pytań. Jeśli chcecie przyciągnąć kogoś za pomocą tego specjalnego spojrzenia, które ćwiczyliście tyle razy, nie zniechęcajcie się tym, że dana osoba nie zwraca uwagi. Zwykle potrzeba trzech podejść, zanim ktoś będzie w stanie odczytać wasze znaki. Możecie dosłownie czytać w myślach innych, jeśli tylko zwrócicie uwagę, w którą stronę skierowany jest ich wzrok. Jeśli ktoś patrzy w dół i w lewo, oznacza, że prowadzi ze sobą wewnętrzny monolog i podejmuje jakąś decyzję. Jeśli z kolei ktoś patrzy w dół i w prawo, oznacza, że próbuje sobie coś przypomnieć i używa wyobraźni.
Zdałem dzisiaj egzamin i zdałem kolejny egzamin. Niby drobna różnica, ale zwróćcie na nią uwagę. Słowo kolejny jest niezwykle istotne. Pokazuje, że dana osoba chce zaznaczyć, w czym jest dobra. Albo po prostu się chwali. Chcecie, by ktoś nie był dla was szorstki? Unieście brwi. To znak, że jesteście wrażliwi i potrzebujecie ochrony. Ludzie odpowiednio na to zareagują. Zdobądźcie szacunek. To proste. Nie spóźniajcie się. Wykonujcie swoje zadania na czas. Nie zapominajcie o terminach. Punktualność i sumienność w końcu zostaną dostrzeżone. Zazwyczaj ludzie cenią je bardziej niż niepotrzebne bohaterskie popisy, a nawet osobiste przysługi. 7. Wyrażajcie swoje zainteresowanie. W czasach, kiedy chodziłam do szkoły, nauczycielka często zachęcała uczniów do zadawania pytań. A po chwili niezręcznej ciszy zawsze stawała się markotna. Później już o wiele trudniej było uzyskać od niej jakąkolwiek zgodę. Okazuje się, że formułowanie pytań oraz sugerowanie to świetne sposoby na okazanie swojego zaciekawienia. Dyskusja, jak i sam rozmówca, zyskują dzięki temu większą rangę. 8. Proście o rady. W konsekwencji sprawicie, że drugi człowiek poczuje się ważny i szanowany. Koniec końców, ludzie lubią pomagać innym. Unikajcie tylko użalania się nad sobą i swoimi problemami. Za tym nie przepada nikt. Niech rozmowa ma pozytywny i konstruktywny charakter. 9. Przez strój do sukcesu. Może wam się to podobać lub nie, ale pierwsze wrażenie tworzy się na podstawie najszybciej dostępnej informacji, czyli waszego wyglądu. Dobierzcie styl odpowiadający konkretnej rozmowie. Żeby gawędzić o związkach, nie trzeba zakładać garnituru. 10. Zapewnijcie rozmówcę, że zawsze może powiedzieć nie. Nie używajcie siły perswazji zbyt natarczywie. W ten sposób wprawicie rozmówcę w zakłopotanie lub go zdenerwujecie. Kiedy zostawiacie mu wolność wyboru, okazujecie szacunek i gwarantujecie, że waszym zamiarem nie jest stawianie kogokolwiek w niezręcznej sytuacji. 11. Bądźcie wdzięczni. Nawet jeśli nie zostaliście o to poproszeni, wyraźcie swój podziw dla rozmówcy. Sprawdzi się też jakiś mały drobiazg w ramach podziękowania. Gdy ludzie zorientują się, że jesteście wdzięczni, reputacja będzie działać na waszą korzyść. 12. Nawiążcie kontakt. Zacznijcie od kontaktu wzrokowego. Nie bójcie się spojrzeć komuś w oczy, gdy zadajecie mu pytanie. Ten gest będzie oznaką waszej szczerości, a ludzie bardzo sobie to cenią. Rozmówca nie zaufa wam, jeśli będziecie unikać jego spojrzenia. Nawet jeśli prowadzicie dialog z obcą osobą, w pierwszej kolejności spróbujcie się zorientować, jaki ma kolor oczu. To świetna wymówka, aby nawiązać naturalny kontakt i obdarować kogoś komplementem. 13. Znajdźcie wspólny język. Postarajcie się poruszyć temat, który oboje lubicie. Może macie podobne zainteresowania lub zmartwienia? Albo uwielbiacie te same komiksy? Nada się cokolwiek. Przypominajcie o tym osobie, z którą rozmawiacie i nawiązujcie argumentami do łączących was spraw. Pamiętajcie tylko, żeby zachować życzliwy ton rozmowy i nie zagłębiać się aż tak bardzo we własne bolączki. Jak wydawać się czarującym i pociągającym? Kiedy spotykacie kogoś po raz pierwszy, postarajcie się zapamiętać jego imię i używać go w rozmowie, którą odbywacie. Ludzie najbardziej uwielbiają dźwięk własnego imienia. To może być trudne, ale zabrzmi bardzo sympatycznie i przyjaźnie. Być może zauważyliście, że sprzedawcy w salonach samochodowych często korzystają z tej techniki. 17. Czy ludzie są wobec was szczerzy? Jeśli coś opowiadacie, a wasz słuchacz się do was uśmiecha, zwróćcie uwagę na zmarszczki wokół jego oczu. Jeśli udaje, nie znajdziecie żadnych. To działa też, kiedy chcecie ustalić, czy znajomi naprawdę uważają, że wasz żart był śmieszny. Jeśli faktycznie ich rozbawił, wówczas wokół ich oczu pojawią się kurze łapki. Jeżeli ich nie ma, to znaczy, że udają. 18. Jeśli denerwujecie się w towarzystwie, żujcie gumę. Żucie gumy sprawia, że wyglądacie na zaangażowanych. Ta czynność oszukuje mózg, aby czuł się bardziej komfortowo. Wysyła wtedy sygnał: chyba wszystko jest okej, bo gdybyśmy byli w prawdziwym niebezpieczeństwie, pewnie byśmy uciekali. Dodatkowo, żując gumę, wykonujecie jakąś czynność, a to pozwala wam się bardziej zrelaksować. 19. Co zrobić, żeby szef przestał się czepiać? Przynajmniej publicznie. Złota zasada pracy w biurze.
Czy kiedykolwiek nawaliliście w pracy i wiedzieliście, że szef wytknie wam to na następnym spotkaniu? Usiądźcie obok swojego przełożonego albo koło kolegi, który jest na was zły. Bliskość fizyczna sprawi, że poczują się niekomfortowo i będą mniejsze szanse na to, że na was nakrzyczą lub jeszcze bardziej zaognią konflikt. 20. Jak zostać zapamiętanym? Ta technika świetnie sprawdza się na pierwszych randkach i w sytuacjach związanych z pracą. Mówi się, że ludzie najwyraźniej zapamiętują początek i koniec jakiegoś wydarzenia. Randki, rozmowy o pracę czy spotkania. Postarajcie się być pierwsi lub ostatni w kolejce do rozmowy o pracę. Jako pierwsi lub ostatni przedstawcie swoją prezentację. Zaplanujcie randkę na początek lub na koniec dnia. Na pewno do was oddzwonią.